Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj degustacja piwa z Brudoga, Dead Pony Club. Dzisiaj jest taka trochę nietypowa sytuacja, że nagrywam tego samego dnia, którego będziecie to oglądali, dlatego że nie mam nagranego z wczoraj żadnego filmu, a chcę, żebyście mogli zobaczyć dzisiaj degustację także. Ponieważ jeszcze jakby jest wczesna godzina, a czeka mnie robota, to wybrałem piwo lekkie. To jest Californian Pale Ale i to jest piwo, które ma 3,8% alkoholu. Jak napisali na stronie Brudoga, but as hoppy as hell, ale nachmielone jak cholera. No i co tutaj jest ciekawe? Ciekawe jest to, że użyto trzech odmian chmielu do nachmielenia tego piwa. Simco, Citra i HBC. I co to jest to HBC? Ja swego czasu jakiś w zeszłym roku Brudog wypuścił serię, chyba to była seria IPA is Dead, i były właśnie cztery piwa. Było piwo z Challengerem, czy inaczej. To była seria, która miała być każde piwo było odnosiło, to była IPA z jakiegoś kontynentu. Z Europy był Challenger, z Australii był Galaxy, z kąś tam jeszcze była w Nowej Zelandii chyba Motueka, albo chyba Motueka, i HBC było. Ja też próbowałem się dowiedzieć, co to jest to HBC. No i co to jest to HBC? HBC to jest coś takiego, co się nazywa Hop Breeding Company. I to jest joint venture zawiązany między firmą Haas, John I. Haas Incorporated i Select Botanical Group, wcześniej Yakima Chief Ranches. Czyli to jest joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie. Wydaje mi się, że Haas jest z Europy taką firmą, koncernem zajmującym się chmielem, i on jest chyba częścią Bart Haas Company, chyba że jest dwóch Haasów. No i co oni robią? Oni robią po prostu to, że krzyżują między sobą różne gatunki chmielu, gatunki, odmiany chmielu. I na przykład do ich osiągnięć, do odmiany, które oni wprowadzili, to jest na przykład Citra, to jest na przykład Warrior, to jest na przykład Palisade i to jest na przykład Simco. Więc można oczekiwać, że tak naprawdę ten chmiel, który tutaj jest podany jako HBC, już za jakiś czas będzie miał swoją nazwę, bo on najprawdopodobniej to jest HBC o jakimś tam numerze. Czyli chmiel wyhodowany w jakiejś tam na razie małej ilości, jeszcze na razie go testują, być może właśnie w takich piwach, być może w innych, zbierają wrażenia, i jak już będzie wiadomo, że chmiel jest ciekawy, no to nadadzą mu jakąś chwytliwą nazwę typu Mozaik. Właśnie ciekaw jestem, czy Mozaik to jest ich chmiel. Nadadzą mu jakąś chwytliwą nazwę i już nie będzie HBC tam 340 ileś. Tutaj na przykład można zobaczyć, że Citra wcześniej to było HBC 394. W ogóle słyszałem, że tam jakieś koszmarne w ogóle ilości tych odmian eksperymentalnych są. To idzie w tysiące normalnie idzie różnych skrzyżówek, nad którymi oni pracują pod kątem uzyskania ciekawego aromatu, wysokiej zawartości alfa kwasów, odpowiednich proporcji między tymi wszystkimi składnikami składowymi, tych olejków eterycznych, tych, które są pożądane, te, które są niepożądane, żeby ich było mniej. Także bardzo ciekawa sprawa. Aha. To jest piwo, w przypadku którego... Tak, spróbujmy z tej strony, bo tutaj były takie głosy, że tu wyostrzy. Zobaczymy. Tutaj były takie głosy... To jest piwo, które akurat miałem okazję pić wcześniej. I... więc jakby wiem, czego się spodziewać. 3,8% alkoholu od razu nam, prawda, Polakom mówi, jakieś siury.
Przy czym to wcale nie jest tak mało. Po Bristolu ja tam piłem wiele świetnych piw, które miały 3,5% alkoholu. Barwa złocista, tutaj widzę w kamerze, że jest taka bardziej bursztynowa. Ona jest głębokie, takie stare złoto, klarowne, z bardzo ładną, obfitą pianą, troszkę już się tutaj zmieniającą w pęcherzyki troszkę większe, ale aromat po otwarciu butelki jest zniewalający, chmielowy, cytrusowy, owoców tropikalnych. No wszystko, no generalnie Simco i Citra to są dwie super odmiany, a ta trzecia tutaj nic nie zepsuła, być może też dużo dobrego zrobiła. Tutaj to samo. Cytrusy pomieszane z takim arbuzowym trochę. Nie, arbuzowym nie, ale z takim wodnistym smakiem chyba litchi coś takiego ma. To jest taki smak litchi. Taki troszkę wodnisty, trochę się kojarzący z aloesem, ale jednak cytrusowy, owoców tropikalnych. Smaku piwo jest oczywiście wytrawne. Tam co prawda są w zasypie słody Kara i Crystal, jak napisano enigmatycznie na stronie Brudowa. Natomiast no, to jest zdecydowanie wytrawne piwo. Za wiele tutaj nie napisali. Aha, nazwa piwa Dead Pony Club, czyli klub martwego kucyka. Nie wiem, czy to nawiązuje do kucyków z Ponyville. Moje dzieci to namiętnie oglądają, także jestem na bieżąco z Twilight Sparkle, Fluttershy, Pinkie Pie i ta Rainbow Dash. Ale to i tak nie pobije właśnie Wielkiej Brytanii, bodajże Malty i Liechtensteinu, gdzie jest 0,8. Czyli coś, co u nas to jest już pijany kierowca, po prostu zwierzę, bydle i wiozący śmierć, to tam ma 0,79 promila alkoholu we krwi, jest praworządnym obywatelem. Notabene tam najwięcej pijanych kierowców w Wielkiej Brytanii jest z Polski i z Litwy. Także widać, że nie wychowaliśmy restrykcyjnymi przepisami naszych kierowców, którzy pojechali za granicę. No bywa. Można powiedzieć, że im kraj ma większy problem z alkoholizmem i z pijanymi kierowcami, tym ma bardziej restrykcyjne normy i tym bardziej nic to nie daje. 0,0 jest bodaj w Rosji, w Czechach, w tych krajach byłej Jugosławii niektórych. Na Białorusi chyba. Im bardziej kraj ma wysoką kulturę piwną, właściwie picie alkoholu, tymi normy są wyższe. We Francji, w Niemczech jest 0,5, no a tak jak mówiłem, w Wielkiej Brytanii jest 0,8. Może 0,8 to przesada, ale te 0,5 by w zupełności w Polsce wystarczyło. No ale co zrobić? Jest jak jest. Nie polecam siadania za kółko po piciu piwa. Natomiast też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tak naprawdę większy problem jest chyba rano. Po jakiejś grubszej imprezie zawsze jest stres, czy już można jechać, czy nie można jechać. Człowiek czuje się dobrze, a może się zdziwić. No i więc były przypadki, że właśnie ktoś tam się gruszek najadł, że niektórzy tak tłumaczą, jedzie na bańce, ledwo bełkocze, ale mówi, że się gruszek najadł, panie władzo. Natomiast to się bierze z tego, że alkohol we krwi, czyli właśnie te 0,2 promila, 0,5 promila, sobie ta krew krąży i w momencie jak oddychamy, to krew musi przypłynąć do płuc, do pęcherzyków płucnych, żeby wydalić dwutlenek węgla, pobrać tlen. No i wtedy właśnie ten alkohol się wydala i w momencie jak wydmuchujemy powietrze, no to alkomat wykazuje, że właśnie jesteśmy po spożyciu, czyli przekroczyliśmy 0,2 promila, albo jesteśmy nietrzeźwi, czyli przekroczyliśmy 0,5 promila. Moim zdaniem, jeszcze na marginesie, problem z pijanymi kierowcami nie skończy się dopóki nie zmieni się przyzwolenie społeczne na to. To znaczy, dopóki każdy z nas będzie znał ludzi, którzy jeżdżą po alkoholu i będzie to traktowane jako coś no, normalne, nie? Dopóki nie będzie więcej kontroli na drogach, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że kontrole są rzadkie.
Najłatwiej wpaść pijanemu kierowcy, albo jak są te kontrole takie, jakby, prawda, akcja zniszczy, jakaś tam inna akcja, albo jak powoduje jakąś stłuczkę. Natomiast kontroli wyrywkowych, takich, że za każdym razem jak kogoś zatrzymują za prędkość, za ten, żeby za każdym razem badali trzeźwość, a moim zdaniem tak powinno być, to wtedy rzeczywiście trzeba by się było obawiać. Natomiast dzisiaj większość ludzi myśli, że po prostu nie wpadnie, więc czy będą za to zabierać samochód, czy rozstrzeliwać na miejscu, to ilość pijanych kierowców w Polsce się nie zmniejszy. W czasie okupacji można było być rozstrzelanym za przewożenie kaszanki i spirytusu, no i tak ludzie to przewozili. Więc wasze zdrowie i do zobaczenia. Nie jeździcie po alkoholu, bo to po prostu szkoda jeździć po alkoholu. W sensie takim, że jakby był alkohol rozlany i potem się jeździ, no to... Nie, żartuję, żartuję. Nie jeździcie po alkoholu, to pijcie odpowiedzialnie. Jeżeli wiecie, że musicie gdzieś rano jechać, to też ograniczcie spożycie dzień wcześniej, bo tutaj najłatwiej wpaść tak naprawdę. Nawet nie to, że się wypije o godzinie 15 do obiadu piwo i potem o godzinie 17 czy 18 trzeba gdzieś jechać samochodem, to nie jest taki wielki problem. Większy problem to jest, że wypije się 8 piw, a następnego dnia o 7 czy 8 rano wsiada się za kółko i jedzie się. I to jest już większy problem. Wasze zdrowie. Uważajcie na siebie, szczególnie, że akcja długi weekend jest. Nie przesadzajcie z alkoholem i do zobaczenia.